Panie Tomaszu, witamy ponownie w Zabrzu. Troszkę nam się zmienia stadion. No tak, zdecydowanie. Obszedłem tutaj tak dookoła, zobacząc czy widząc w sumie jak to ten stadion wygląda. Gdzieś tam widziałem na zdjęciach od znajomych, którzy przysyłali filmiki jakieś, ale jak się na żywo ogląda, jest to na pewno inne wrażenie i robi wrażenie, trzeba przyznać. A największe wrażenie będzie na derbach, kiedy będzie stadion pełen. No tak mi się wydaje. Słyszałem, że już chyba jest wykupiony stadion, także cieszy mnie to bardzo, że będzie na pewno ciekawe wydarzenie dla wszystkich kibiców. Liczy się oczywiście zwycięstwo w takim meczu derbowym, ale mam nadzieję, że kibice będą tutaj zadowoleni z widowiska. Wszyscy czekają na derby, to zapytam o te najbardziej pamiętne derby, o tą najbardziej pamiętną rywalizację z Chorzowskim Ruchem. To znaczy nie ma jakiegoś szczególnego meczu. Dla mnie każdy mecz derbowy, który odbywał się przeciwko Ruchowi Chorzów, był takim no, niezapomnianym meczem. Po prostu jest to taka dodatkowa adrenalina, jest dodatkowa motywacja i na ten mecz po prostu się czekało cały sezon i wydaje mi się, że zawodnicy, którzy obecnie grają w Górnika, powinni to samo odczuwać i ten smaczek po prostu tych meczy derbowych no, daje takiego dodatkowych emocji. Typ na to spotkanie? 2-0. Górnik.